ciszy i milczeniu z modlitwą na ustach wielu Szczecinian już o godzinie 12 przeszło na Jasne Błonia oddać cześć papieżowi Polakowi w 3. rocznicę jego śmierci. Po modlitwie Anioł Pański i oficjalnych przemówieniach przyszła kolej na refleksje i wspomnienia Szczecinian. To właśnie Jan Paweł II zresztą powiedział, jeśli nikt by od was nie wymagał, to wy od siebie wymagajcie. I chyba właśnie stawienie poprzeczki wyżej, coraz wyżej, jest taką szczególną właściwością młodego wieku, bo młody człowiek chce coś osiągnąć, chce do czegoś dojść, jest to naturalne. I Jan Paweł II pokazuje, że jak najbardziej rozwijajcie swoje talenty. Papież Jan Paweł II swoim życiem dawał świadectwo wiary i miłości. Wpisał się w karty historii całego świata, ale i w nasze miasto tchnął swojego ducha. To tu Ojciec Święty zebrał najwięcej Szczecinian w historii miasta. 800 tysięcy mieszkańców, które słuchało w ten czerwcowy, pogodny, ale wieczny dzień 11 czerwca 1987 roku. Proces beatyfikacyjny papieża Polaka jest w toku. Szczecinianie nie mają wątpliwości, że będzie postępował szybko. Za swoje podejście do ludzi, za swoją miłość do młodzieży przede wszystkim, bo jednak trudno się z nami dogadać, a on to potrafił zrobić. Za to, że był wzorem dla wszystkich ludzi na całym świecie. Za jego świętość, za to, że tak jakoś ten naród polski dźwignął. No przecież chyba drugiego takiego człowieka nie ma nawet. Według mego zdania nawet na świecie. Popołudniowe obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej. Homilię poświęconą m.in. talentom poprowadził ksiądz Błażej Kruszyłowicz. Biskupi i księża wraz z wiernymi modlili się o szybką beatyfikację papieża Polaka. Po mszy świętej szczecinianie wyruszyli ulicami miasta na Jasne Błonia. Przejście spod katedry zajęło około godziny, podczas której na ulicach naszego miasta rozlegał się śpiew. Uwagę przechodniów przykuwały powiewające nad głowami flagi. Na około 300 metrach materiału wypisano całą encyklikę papieską. Evangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia, encyklika o wartości i godności każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ta encyklika była przepisywana przez młodzież w szkołach Szczecina, w parafiach miasta Szczecina przez cały rok. Około godziny 20 na Jasnych Błoniach rozpoczął się koncert. Pieśni religijnych wysłuchali wszyscy, niezależnie od wyznania i wieku. Nawet najmłodsi wiedzieli, jakim człowiekiem był Jan Paweł II. Dzisiaj jest 3. rocznica śmierci Jana Pawła II i przyszliśmy oddać hołd papieżowi. Był bardzo dobry i był bardzo dobry dla ludzi. Na Jasnych Błoniach przeważali ludzie młodzi. Popularnie mówi się o pokoleniu Jana Pawła II i nie są to puste słowa. Sądzę, że jest to coś więcej. Przemawia przez to właśnie ten tłum ludzi, który stoi za nami. Przemawia przez to, że ludzie chcą być w takim miejscu, w takiej chwili. Chcą po prostu ze sobą być. O 21:37 w godzinie śmierci papieża trębacze odegrali żałobną melodię. Szczecinianie w spokoju uczcili chwilą ciszy pamięć swojego wielkiego rodaka. W całym mieście słychać było dzwony kościelne. Miasto zamarło. Szczecinianie w wielki sposób pożegnali wielkiego człowieka.